Spotykamy się na łąkach w okolicy Suchowoli, w województwie podlaskim. Mamy tutaj nową prasę, która pojawiła się na rynku, KUN FB 3125. Jest to prasa stałokomorowa. Dużo dzisiaj mówiliśmy o jakości paszy, czym ta prasa się charakteryzuje, jak się wpisuje właśnie w tą koncepcję. Jeżeli chodzi o prasę FB 3125, to jest przede wszystkim maszyna, która uzupełnia naszą serię prasy stałokomorowych 3100. Jest to w tym momencie najmniejszy model, można powiedzieć, dla klientów, którzy oczekują bardzo dobrej jakości maszyny, małej obsługi, która maszyna jest zawsze gotowa i ma możliwość wykonania i sprasowania każdego materiału. Jest to nowość, którą już mamy dostępną w Polsce, którą będziemy mogli już oczywiście, o której będę mówić w tym wideo. Jeżeli chodzi o model FB, główne charakterystyki, to mamy podbieracz 230, mamy rolkę, która podbiera, oczywiście mamy rotor zintegrowany z dużymi ślimakami, dzięki czemu, nieważne czy jedziemy po łuku, czy jedziemy w dużym materiale, przepływ materiału przy naszym rotorze jest całkowicie inny, jeżeli mamy napęd dodatkowych rolek, mniejszych ślimaków, to też nam gwarantuje możliwość prostszego napędu, gdzie nie musimy mieć dodatkowych napędów do małych ślimaczków po bokach, a rotor jest cofnięty, jak w większości konkurencji mamy. Model FB 3125, zobaczymy sobie pod klapą, jak to wygląda. Więc jeżeli chodzi o rozwiązania, przede wszystkim przy stałej komorze trzeba zwracać uwagę, że jest stała. Mamy wymiary 123 na 125 cm. To powoduje, że w momencie jak napełniamy balot, w naszej maszynie mamy dwa sensory na 80 i 100%. Powoduje to, że musimy zwracać szczególną uwagę właśnie w momencie zakończenia już balota. Dlaczego? Ponieważ często jest tak, że w momencie kończenia już mamy pełną komorę, zostaje nam z 2-3 metry jeszcze więcej. Próbujemy to sprasować. Nie udaje się czasami i w tym momencie mamy podbieracz napełniony, rotor zablokowany, komora stoi z pełną komorą masy siano-kiszonki. W tym modelu, jak również w innych modelach pras marki KUN, mamy możliwość poprzez tą dźwignię rozłączenia sprzęgła zapadkowego, co powoduje, że rozłączamy napęd na rotor i na podbieracz. Co to nam daje? Daje nam to, że napęd z wałka przychodzi bezpośrednio na komorę. I w tym momencie z takim rozłączonym sprzęgłem możemy rolować kulkę, czyli możemy wtedy puścić siatkę, ją owinąć i wyrzucić. Zamykamy klapę, wracamy sprzęgłem do pozycji podstawowej. Wtedy podbieracz i rotor, całą masę, która została na podbieraczu, wpycha do środka. Więc bardzo fajne rozwiązanie właśnie w prasach stałokomorowych jest szczególnie ważne. To, na co też zwrócę uwagę przy stałych komorach, jest to, że mamy tendencję materiału, który się wciska między ścianę a walce. Dlatego, jak Państwo tu zobaczą, mamy przy każdym walcu mamy okienko takie rewizyjne, po to, żeby właśnie materiał mógł tędy wychodzić i żeby można było tutaj ten materiał, żeby nie zostawał u nas w tym newralgicznym miejscu. Też jest ważna kwestia, to co tu możemy zobaczyć, że mamy uszczelnienie, łożysko i uszczelnienie od wewnątrz. Nie mamy smarowników, ponieważ łożyska są już nasmarowane, tak, na cały okres użytkowania tej maszyny, więc to też charakteryzuje naszą maszynę, jeżeli chodzi o prostotę obsługi jej i też, że ona jest cały czas gotowa do pracy, nie musimy w tym zakresie za wiele wykonywać. I to ta komora jest właśnie w tych większych maszynach, jak 3130 czy 3135. Jest dokładnie te same walce, 3,2 mm grubość. Z jednej blachy zrobiony jest jeden spaw laserowy, tak żeby uzyskiwać bardzo dużą trwałość, dużą wytrzymałość i żebyśmy mogli nią pracować naprawdę i wydajnie, i wytrzymale,
i z dużym dociskiem. Jeżeli chodzi o rotor, który zintegrowany jest z nożami, automatycznie jak mamy noże, mamy też opuszczaną podłogę. Czyli w momentach właśnie jakiegoś blokad czy innego typu możemy sobie podłogę opuścić z pozycji terminala. Czyli mamy tutaj to realizowane jakby hydraulicznie, tak? Tak, tutaj możemy za pomocą tutaj powiedzmy terminala, bo z terminala możemy sobie przełączać albo podbieracz, albo właśnie opuszczana podłoga i możemy to działać zamiennie z pozycji terminala. To jest bardzo ważne i druga rzecz, która też charakteryzuje to, że z pozycji terminala ilość siatki możemy sobie spokojnie zmieniać też z pozycji terminala. Terminal VT30 jest to kolorowy, dotykowy, 3,5-calowy monitor, który jest bardzo czytelny, obrazkowy, łatwy w obsłudze i bardzo, bardzo przyjemny, jeżeli chodzi o użytkowanie tej maszyny. Co też ważne jest, na przykład też większość osób nie zwraca uwagi przy stałych komorach. Stała komora pracuje często w siano kiszące, później w słomie. No nie prasuje tak jak zmienne komory, dlatego te wstępne naprężenie siatki jest bardzo ważne, żebyśmy mieli równomiernie rozłożone i po całej szerokości balota. Oprócz tego, że mamy tu tą spiralę, które rozszerzają, to też musimy ustawiać właśnie to wstępne naprężenie tej siatki. Wstępne naprężenie, proszę zobaczyć, tutaj jest bardzo proste. Mamy koła pasowe i tu górne regulujemy jego szerokość poprzez obracanie. Czyli byśmy musieli wyciągnąć i obrócić. Wtedy mamy możliwość regulacji napięcia i automatycznie regulacja naprężenia wstępnego od zera, przy jakbyśmy dwa obroty wykręcili, jak dokręcimy, to powiedzmy 8-10% jest gdzieś naprężenie, więc to jest bardzo ważne, żeby ta siatka się rozciągała na pełnej, żeby uzyskiwać te perfekcyjne bele, gdzie tutaj akurat jesteśmy i o tym głównie rozmawiamy. Rotor podbiera. Jeśli chodzi o rotor, mamy tutaj, o ile się nie mylę, 14 tak. noży, tak, zabezpieczane indywidualnie, tak. I nie mamy opcji, tak jak w wyższych modelach, załączania jakby segmentów. Tak, nie ma selekcja noży. Selekcja noży możemy wtedy wykonać po prostu wyciągając poszczególne noże. To jest taka różnica. W modelu powiedzmy innych, większych, możemy mieć wtedy już opuszczaną podłogę z selekcją noży już jak gdyby wbudowaną w tą konstrukcję. Jeszcze jeżeli chodzi o konstrukcję też, to tu mamy 40 mm łożyska. Po drugiej stronie, tam gdzie jest główny napęd, mamy łożyska podwójne. To jest bardzo ważne, że te najbardziej newralgiczne miejsce, możemy przejść, jest zabezpieczone łożyskiem podwójnym. Co gwarantuje nam raz, że maszyna jest wytrzymała, czyli tu i tu. I naprawdę może spokojnie robić te 5, więcej nawet tysięcy balotów, bo podczas testów wykonywaliśmy nawet do 10 tysięcy balotów w ciągu roku tą maszyną i nie ma żadnego z tym problemu. Zwracam uwagę też, że jest zbiornik na olej 7 litrów, możliwość sterowania z pozycji terminala ilością oleju dla całości od 1, 2, 3, 4, 5, ale też poszczególne możemy sobie regulować indywidualnie, tak żeby uzyskiwać to, co chcemy i maksymalne zabezpieczenie poszczególnych elementów napędowych. Jeżeli chodzi o otwieranie klapy, zamykanie, to jest około 6 sekund całość. To, co już powiedziałem, czyli brak dodatkowych napędów z lewej i z prawej dla ślimaków małych, więc tak ta 3125 Power Track tym się charakteryzuje. No i tutaj mamy też ważne informacje, jeśli chodzi o nowości, bo we wrześniu dużo zadzieje się, jeśli chodzi o prasy firmy KUN. Tak, jeżeli chodzi o nowości takie, które będziemy wprowadzać od września tego roku, to w modelu, to jest nowość 3125, ale w modelu wyższym 3130 będziemy mogli zastosować owijanie, wiązanie folią zamiast siatki.
gdzie do tej pory tylko w tym najwyższym 31-35 to było dostępne, ale wtedy było też automatyczne otwieranie klapy. W tym od września w modelu 31-30 będziemy mogli zaproponować owijanie folią w tym modelu. A drugą taką nowością, jeżeli chodzi o prasy, to już będzie model zmiennokomorowy, flagowy, bestia tak zwana, jeżeli chodzi o parametry prasowania, siłę. Jest to model serii 70VB7100, więc będziemy mieć poprawione menu, żeby to było bardziej klarowne, bardziej przejrzyste, zunifikowane do maszyn zielonkowych Kuna, ale to od tej strony, powiedzmy, wyglądowej. Jeżeli chodzi o same wyposażenie, to będziemy mieć możliwość wymiany dwukierunkowej między prasą a systemem zarządzania w gospodarstwem. I to jest ważna informacja dla Państwa, ponieważ wtedy ta prasa pod rolnictwo 4.0 jak najbardziej będzie mogła podlegać, bo będziemy mogli wymieniać dane między systemem zarządzania a maszyną. Oczywiście to jest jedno z, ponieważ kolejnym jak gdyby etapem tej prasy, żeby jednak była luksusowa, można powiedzieć, czy też taka wspierająca pracę. Operator będzie mógł oddać jej część zadań. Tak, to operator, jeżeli jednak robimy te 800-1000 kulek dziennie i zatrzymać się i ruszyć i zawsze o tym wszystkim pamiętać, to od września prasa będzie mieć możliwość zarządzania pracą ciągnikiem. Tak, czyli w momencie, jak będzie mieć już pełna, sama zatrzyma traktor, puści automatycznie oczywiście siatkę i też otworzy automatycznie klapę, żeby wyrzucić balot. Więc to są takie podstawowe nowości w prasach, jeżeli chodzi o markę Kuhn, jeżeli chodzi o od września 2024.